sprawdzimy zaraz organoleptycznie, czy moje ulepszenie odnośnie skakania działa. Chyba nie działa, bo się nie uruchomiło. Więc mam go chyba... ten system nieaktywny. 23 metry w tą stronę. A tu jeszcze jest handlarz jeden. Ci goście jeszcze handlują. Tuż przy patrolach policji. Później się będziemy... Później zrobimy, co u nich można kupić, na czym to tak naprawdę polega. A, dobra. Rozpraw się z Drachomirem. Rozumiem, że tu będzie konfrontacja zbrojna. Broni już trochę mam. Ulepszenia mam również aktywne. Czyli jestem, powiedzmy, gotów. Czy ja mogę tu przejść? O, jest. Chłopaku. A. Mogę mu zapłacić. Jestem skłonny zapłacić ci za przejście, tylko dlatego, że nie sądzę, żebyś był wart zachodu. Konfrontacja. Wiem wszystko o twoich wymuszeniach. Drachomirze, jestem tu, żeby położyć temu kres. No raczej tak. I don't know what you're talking about. But I tell you what. You get out of here. Right now. Jakich nieaktualnych? Oczywiście, że mam aktualne dokumenty. Zagroź. Czas składania ofert minął. Nie przyszedłem tu, żeby negocjować. Koniec z handlowaniem fałszywą nadzieją. Ujawnij. Wiem, że nie jesteś prawdziwym gliną. Do tego nie wiedziałem. I wiem, że fałszywki, które sprzedajesz, już nie działają. Jak myślisz, jak długo jeszcze da się utrzymać pozory, zanim ludzie zorientują się, że jesteś zwykłym oszustem? Wkurzają mnie te słuchawki. No, doprowadźmy do konfrontacji mimo wszystko. Zobaczymy, co się stanie. Będzie walka, czy gościu się podda. Jeżeli nie jest prawdziwym policjantem, to nie powinien walczyć. But my police credentials, very convincing. Show the right piece of paper here, fill the right pocket there. The cops won't touch me. Not over this. Good thing I'm not a cop. Look, Milena's the one you want, okay? She makes the forgeries. I'm just a middleman. I've heard enough from Milena to know that isn't true. You spoke to her? Look, this was never personal. If you value your life, don't make it personal now. I will kill to protect what is mine. Znajdź inny sposób. Myślę, że tym razem pójdę naokoło. Oczywiście, że nie będę się wycofywał. Doprowadźmy do konfrontacji, zobaczymy. Przyciśnijmy go do muru przede wszystkim. Is that right? I think you're all talk. And I think I can prove it. Boom. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh. Oh. Trochę jednak konfrontacja to nie był dobry pomysł. Trochę za szybko. Nasz bohater tutaj trochę za szybko się poddał. Jak mi wkurzają te słuchawki, no goddammit. Pytanie jest, czy ja mogę z nimi walczyć, bo tu się zbiegła jeszcze z tego, co widziałem, policja i z policją, z tymi takimi ciężkimi, na pewno nie mam szans. Musiałbym mu wysadzić od razu w głowę, albo wyjąć broń i od razu... O, cofnęło nas aż tutaj. Sprawdźmy jeszcze quick save'a, to jest F5. Cofnęło mnie aż tutaj. Zginę? Taka sytuacja, czyli nie mam aktywowanego układu, który pozwala mi skakać z dużych wysokości.
Ta konfrontacja z tym typem chyba nie ma szans. Zrobię tam sobie quick save'a, żeby nie biegać za daleko. Spróbuję jeszcze podejść z wyciągniętą bronią i kiedy on sapnie, to spróbujemy go zastrzelić. Oni są do... Policjanci są też do załatwienia, ale tylko w chwili, kiedy mogę się chować. Mam chwilę na to, żeby się ukryć. Sądziłem, że jestem piętro niżej i to nie będzie problem dla super ulepszonego Jensena z wszczepami, gdzie tylko się da. Ale jednak... Jednak nie. Stop Robak. Jeśli twoja próba włamania została wykryta, użyj programu Stop Robak za pomocą 5, aby na 5 sekund spowolnić proces działania. Czyli niestety musimy zejść schodami, bo w przeciwnym wypadku będzie zgon. Dobra, ale z pierwszego piętra to mogę skoczyć, no już bez jaj. Mało zdrowia. Nie bardzo. Teraz zmieniło mi się... Niestety, ale gra się po raz któryś z kolei już wysypała. I zaczynamy... Znowu delikatnie cofnięci do tyłu, a czas jaki tracę na ładowanie tych save'ów nawet, to jest katastrofa po prostu. To jest dramat. Ktoś powinien za te długie czasy ładowania tutaj odpowiedzieć. F5, quick save. Poszedł. Jeszcze tak. Wyciągnijmy broń. Może tutaj, żeby mi nikt nie płakał. Przeładujmy. 5 kulek, niewiele. Nie, granat, no! Dobra, granat na szczęście dymny. Jest jakaś awantura z tego powodu? Nie. Jesus Christ, myślałem, że się w powietrze wysadzę. Tutaj chciałem przeładować broń. Karabin automatyczny. Mam do niego jakąś amunicję. 15 kulek. Bieda. Do strzelby taktycznej. Więcej. Także postrzelamy ze strzelby. Jakby to rozegrać. Mam wrażenie, że jak wybuchnie awantura, to tak, policja się zbiega stąd chyba, jakichś dwóch funkcjonariuszy przyleciało. I podejrzewam, że oni nie będą, nawet jeśli ich pokonam, to policja nie będzie pytać, kto zaczął pierwszy strzelać i o co chodzi, tylko mi wpakuje po prostu kulę między oczy. Aha, nie chcę rozmawiać, jak mam broń wyciągniętą. Konfrontacja. Dojdźmy do tego momentu, w którym on wyciąga broń. Milena, I've got an update on your friend Drahomir. I've seen Drahomir. No, policja mnie chyba zabiła. Okej, okay, F9. Wczytam ostatni zapis. Zastrzeliła mi policja, ta, która przybiegła chyba z góry. Czyli konfrontacja z tym typem nie ma szans. Można by przejść jeszcze obok i spróbować ich zaatakować z boku. To jest jedna rzecz. A dwa... No to jest łapówka. Sprawdźmy jeszcze te zadania. Bo musimy tak, konfrontacja z fałszerzami, no to jest rozumiem już za bramą, tak. Czyli najpierw musimy rozprawić się z nimi. Dobra, kolejny raz się gra wysypała, nie wiem już który. Pozmieniałem trochę w konfiguracji, mam nadzieję, że teraz pójdzie i będzie dobrze. Naszym zadaniem jest dostanie się na drugą stronę.
Trzeba tylko wymyślić jakiś sposób, jak to zrobić. I możemy tak, zapłacić Drachomirowi haracz. Wiemy już, że konfrontacja nie ma szans. Z tego względu, że tutaj przybiegną okoliczni policjanci z długą bronią i nas po prostu dezaktywują. Może się uda przejść górą, ale czy nasze zadanie polega na tym, żeby go... Tak, rozpraw się z Drachomirem. Właśnie, nie wiem jak to zrobić, co to oznacza. No pomińmy to, dobra, spróbujmy go pominąć. Naszego Drachomira i przejść nad jego zakichanym posterunkiem. A później postaramy się mu albo zapłacić, albo zaatakować tutaj z góry. Po prostu strzelę mu w dekiel. I zobaczymy, co się stanie. Niestety górą, czy przejdziemy górą? Tędy udało mi się dostać chyba do księgarni Kulera, ale czy tędy też mógłbym ominąć Drachomira? Czy tu jeszcze jakaś awantura jest? Nie. A czemu gra mi każe tutaj iść? No i to jest chyba jedyna droga. No i jeszcze się za... Przemilczmy to po prostu i nie wracajmy do tego. Dobra, spróbujemy go jeszcze zaatakować z tego dachu. Nie będę mu płacił. Postaram się mu jakoś kulkę sprzedać, uciec i poczekać, aż policja się uspokoi. Pomysł może nie najszczęśliwszy, ale na dachu już mam jakieś pewne szanse. Nie wiem tylko, czy to wypali bez rozmowy z nim. Czy zadanie nie będzie wymagało tego, że należy z nim porozmawiać, doprowadzić do konfrontacji i dopiero wtedy go ewentualnie wyeliminować? No ja bym chciał zrobić trochę inaczej. Ale zaraz się dowiemy. Karabin bojowy. Mam kuleczki? Oczywiście nie, bo po co? Ale... Spróbujemy go z rewolweru. Granat dymny mam. Czy mogę włączyć inny granat? Jakiś bardziej... Coś mocniejszego niż... Granat dymny. Mam minę. Granat wstrząsowy. Wyposaż. Nie wiem, co on robi, ale... Niech będzie. Zobaczymy, czy nam się przyda pistolet Otara. Wyszukiwanie. I've seen Drachomir pretend to be many things. My friend was never one of them. It's been taken care of. He's not gonna be a problem anymore. Thank God. I don't know how you did it, but I'm glad you did. Listen, if you ever need documents for something, I'll be fine. Oh shit. Myślałem, że jestem bezpieczny. Już się cieszyłem, że mi się udało, ale jakiś cholerny dron mnie wypatrzył. Pytanie, czy odpuszczą. Wejść tu nie wejdą, tu na bank, tego jestem pewien. Nie wiem tylko, czy sobie dadzą spokój. Spróbujmy zainstalować granaty dymne i trochę się nimi, nazwijmy to, obrzucę. Zobaczymy, czy to... Aha, mam jeden granat. Rozumiem, że jestem teraz absolutnie na celowniku. Dobra. Mój system, który tutaj ukrywa moją pozycję. Sprawdźmy tylko, jak on się nazywa, bo to jest chyba działanie jednego z moich systemów. To jest to. Awatar ukrycia. Awatar ukrycia to ulepszenie aktywowane po wykryciu agresora.
Monitoruje jego zachowanie i ruch oczu. Pozwala ustalić, czy użytkownik zniknął mu z pola widzenia. No nie bardzo rozumiem, jak to działa, ale... Mam to włączone. Na podstawie tego mogę ustalić, czy... Nie wiem... Zniknąłem im z pola widzenia, cokolwiek to znaczy. Nie wiem, czy powinniśmy teraz czekać, bo widzę, że wszyscy stoją. Jest. Poszukiwanie zakończone. Czyli poszukiwanie zakończone. Poczekajmy teraz, aż się cała sytuacja uspokoi. Zrobimy save'a. I postaramy się zejść na dół. Zobaczymy, czy to wznowi walkę, czy oni mnie będą pamiętać, czy oni mnie w ogóle widzieli, że to ja. Policjanci coś tutaj przyszli, widzę ich. Tu jest policjant ciężki, tam był ten ochroniarz. No i co? Spokój? Dobra, quick save, F5. I spróbujmy... Hello? Co się stało? Panie funkcjonariuszu. Drachomir tam leży. Aha, no przejść nie przejdę i tak. A, i to jest pytanie też, czy teraz nie spaczkałem tego wszystkiego, ponieważ dotychczas mogłem Drachomirowi zapłacić i przejść, ale teraz, kiedy on leży sztywny, to już taki... W ogóle mi się ta misja wyłącza, patrzcie. Tajemnicze ulepszenia, czyli kurczę, może... trzeba go było nie zabijać, tylko przejść, bo tam dalszy ciąg był taki, że mogłem się spotkać z tymi fałszerzami. No nic, ale tak się stało, zostawmy to. Ta policjantka Milena nam obiecała pomoc i dziękowała za wyeliminowanie Drachomira, więc zostawmy sprawy po prostu tak, jak się one potoczyły i nie kombinujmy. Gra zaczęła mi znowu klatkować po moich tutaj kombinacjach z ustawieniami i konfiguracją. Co mnie średnio cieszy, bo było już całkiem dobrze. Niech to szlak. Udajmy się teraz do poznawania F-29. Konfrontacja z Serafinem. Jeszcze to moglibyśmy załatwić. To jest zadanie w toku, on się ma odezwać. Dobra. Idziemy porozmawiać z, nazwijmy to, bazą główną teraz. Czy możemy coś tutaj zdalnie jeszcze im wyłączyć lub włączyć? Coś popsuć? No chętnie bym jakiś alarm włączył. Santos says they're going to make the future a better place. They should concentrate on fixing the present. To mnie korci, bo tutaj są... Widzę, że drzwi są. Ktoś jest tam w środku też. Policjanci. Tylko czego oni tu pilnują? Dziadę, słuchajcie. Patrzcie, jest klawiatura. Można by tam wejść. I tam... pogrzebać im. To jest pociąg. Nie chciałem tego rozwalać w ten sposób. Ciekawe, co jest w tych pomieszczeniach. Bardzo mnie to interesuje, bo jeżeli to jest... coś tam jest i coś tam jest, a jest to zamknięte, no to... od razu mi się włącza, dlaczego tak jest.
Ale myślałem, że tu można przejść jakimś przejściem po tej, do tych pomieszczeń, ale nie bardzo. Mogę sobie wyjść tylko na górę tego dworca. Sprawdźmy jeszcze. Nie, chyba nic tutaj nie ma innego. No dobra. Siadamy do pociągu i jedziemy do TF-29.